podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. To, co my mamy na Instagramie, jak już tak się tutaj możemy, to jest dobry punkt odniesienia, to zależy od nas. I to też tak. Tak nie jest, że my musimy wyglądać jak te idealne dziewczyny, bo tutaj też ostatnio czytałam, że Instagram zrobił badania i oni już to wiedzą, że niestety ten taki, wiesz, idealny świat, te filtry nakładane na twarz, które zmieniają rysy twarzy, że szkodzą młodym dziewczynom, młodym chłopakom, że oni mają na maksa kompleksy. A kurczę, pamiętajmy, że to, co my mamy na Insta, zależy od nas, bo to my lajkujemy, my wybieramy te filtry. Tak. I powiedzmy, młode dziewczyny, młodzi chłopacy jeszcze są gdzieś tam kierowani, wiesz, grupą, właśnie chęcią tego, żeby się podobać na maksa i oni tak totalnie z tego korzystają, ale my jak już jesteśmy dorosłe, to my mamy wpływ na to, kogo obserwujemy, czy ta osoba na nas dobrze wpływa, tak. Czy ta osoba na przykład sprawia, że czujemy się dobrze obserwując jej zdjęcia, oglądając ją na stories, czy na przykład wprawia nas w kompleksy, czy czujemy się gorzej ze sobą albo ze swoim życiem. I powiem Ci, że ja raz na jakiś czas robię sobie taką szczerą weryfikację kont, które obserwuję, bo też zauważyłam, że są tak konta, które na przykład na mnie pod względem urody, sylwetki, stylu życia działają źle. I mimo tego, że lubię dane osoby, tak. Cenię jako twórców, to ja, wiesz, wolę sobie wejść do takiej osoby raz na jakiś czas i pooglądać jej perfekcyjne życie, niż żeby mi się ono codziennie wyświetlało, bo ja mam wrażenie, że ja takiego życia nie mam. I ja sama się w tą insta pułapkę, mimo tego, że wiem, jak to wygląda od wewnątrz, że to nigdy nie jest takie insta perfect w 100%, to ja sama, moja psychika się na to też łapie. I ja o tym też głośno mówię i dlatego też na przykład ja u siebie staram się pokazywać sporo naturalności. Mało filtrów, tak? Jeżeli zdjęcia są przerabiane, to nie jest, wiesz, edycja Photoshop w to, jak wyglądam, tylko bardziej filtry, albo nie wiem, wyczyszczenie włosa ze środka z głowy, tak? Który gdzieś tam przeszkadza. Jakieś takie rzeczy. I właśnie, kiedy dotarła do mnie ta informacja, że ej, ale ja nie muszę przecież tej dziewczyny, czy tego chłopaka obserwować, to mi to w ogóle na maksa, wiesz, ułatwiło życie. I to jest takie oczywiste, ale to nie jest oczywiste, jak obserwujesz tysiąc kont i non-stop, wiesz, pokazują ci się nowe treści. I jeszcze chcę ci jedną rzecz powiedzieć, bo widzisz, nie daję ci dojść do głosu, ale to jest taki temat, który bardzo mnie... bardzo mnie emocjonuje, bo po pierwsze tworzę i spędzam mnóstwo czasu na Instagramie, po drugie jestem też maksymalnym instagramowym konsumentem, czyli obserwuję mnóstwo kont. I dużo osób właśnie narzeka na Instagram, że on robi krzywdę młodym ludziom. A ja uważam, że jeżeli ktoś świadomie korzysta z tej apki, to jest właśnie to, o czym ty mówiłaś przed chwilą. Otwarcie głowy na wszystko, co chcemy, na estetykę taką, jaką chcemy. Tak. Wiesz, na mega różnorodność. Przecież w ogóle bardzo dużo kont, które ja obserwuję na Insta, to są konta dziewczyn plus size, bo ja akurat taki typ bardzo lubię, gdzie widzę, jak one się stylizują, jak one wyglądają i sobie myślę, ale super, w ogóle też bym tak chciała, ekstra wygląda, wiesz, dziewczyny ćwiczą, prowadzą zdrowy tryb życia, mimo tego, że są większe, że nie są w kanonie i ja sobie myślę, kurczę, to ze mną, wiesz, jest wszystko okej, tak? Albo dziewczyny, które są niższe, też lubię obserwować, nie tylko tęższe, ale niższe, bo ja jestem niższa i mam takie proporcje, że mam krótkie ręce, krótkie nogi i lubię też ubrania oglądać na takich dziewczynach, bo wiem po prostu w proporcjach, jak taki zestaw wyglądałby na przykład na mnie. I ja uważam, albo właśnie dziewczyny o innych kolorach skóry. Ja uważam, że w Instagramie jest ogromna różnorodność, ale jak my, wiesz, z tego korzystamy, skorzystamy, czy on będzie dla nas opresją, taką właśnie, wiesz, wciskającą nas w ramy, w te kanony piękna, czy on będzie dla nas po prostu mega inspiracją i otwarciem głowy, to zależy od nas. Że to jest ten paradoks, że my sami sobie to robimy. Tak. I niestety wiele osób nie ma tej refleksji, bo prawdopodobnie to też jest jakby okej, tak? Bo po prostu obserwujemy coraz to nowe osoby, które z jakiegoś powodu nas Ja też jej nie miałam przez długi czas, mimo tego, że kurczę, od lat jestem na tym Instagramie. To do mnie tak z 2 lata temu to dotarło, trzy. Że przecież to zależy ode mnie i że ja nie muszę. Mogę sobie wejść na nią raz na jakiś czas, jak ją lubię, ale wiesz, no nie muszę patrzeć na to perfekcyjne życie, przy którym moje wydaje mi się nieperfekcyjne. I no... wiesz, dlatego też nie jestem taka kategoryczna i ja nie mówię, że musimy korzystać tak czy tak z Instagrama, bo ja rozumiem, że jeżeli ja, będąc tam, będąc mocno zaangażowana w tę apkę, dochodzę po latach do takich wniosków, to jak ktoś bardziej w to wsiąka, wiesz, nierefleksyjnie, no to może w ogóle do nich nie dojść. A warto sobie właśnie te rzeczy uświadomić. No i też, wiesz, biorąc pod uwagę, że spędzamy statystycznie pewnie kilka godzin dziennie na telefonie jako jednostka, to aż szkoda nie wykorzystać tego czasu dla siebie. I też tak jak powiedziałaś, nie ma zasad, ale chyba celem jest to, żebyśmy się dobrze czuli, korzystając z tego.
w ogóle uważam, że scrollowanie z założenia raczej nas spowalnia, aniżeli jakoś super motywuje i wpływa mega korzystnie na nasze samopoczucie. Ale skoro jesteśmy 4 godziny na Instagramie, no to fajnie byłoby się chociaż zainspirować, poczuć właśnie milej, czy jakoś dowartościować. Dokładnie też o to chodzi. Tak, a nie mieć takiej informacji, że z nami jest coś nie tak, nie? A to naprawdę w prosty sposób można zmienić. Bo mówię, no ja zaczęłam... wyrzuciłam ileś tam osób, dorzuciłam sobie nowe, takie wiesz, totalnie z mojej bajki i jest mi z tym już w tym momencie 100 razy lepiej i wiesz, nie czuję się odstająca, nie? Bo często właśnie takie myślę, można mieć odczucie, że się jest gorszym albo że się odstaje a propos tych kanonów. Tak. A jak sobie uświadomimy, że tak naprawdę na Instagramie jest tyle ludzi, że i wszyscy ludzie w różnym wieku i z różnymi zawodami i o różnych sylweckach, o różnych kolorach skóry, o różnych fryzurach w ogóle i stylach, to... wtedy sobie uświadamiamy, że te kanony to jest po prostu jakaś taka bzdura. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.